Atomy i cząsteczki są bardzo, bardzo małe. Trudno je zobaczyć. Jednak dzięki zastosowaniu transmisyjnej mikroskopii elektronowej naukowcom z Uniwersytetu w Nottingham i Uniwersytetu w Ulm udało się sfilmować parę atomów renu podczas tworzenia wiązania. To pierwsze tego typu nagranie. Aby lepiej zrozumieć różnicę między atomem a cząsteczką, pobawmy się klockami. Mając pudełko klocków, możemy z nich tworzyć wiele różnych konstrukcji. Możemy ułożyć na przykład 10 pojedynczych klocków obok siebie lub stworzyć z tych 10 klocków jedną konstrukcję. Pojedynczy klocek to odpowiednik pojedynczego atomu. Pojedynczej cegiełki, z której zbudowana jest materia. Łącząc klocki w konstrukcję, tworzymy odpowiednik cząsteczki. Cząsteczka to dwa lub więcej atomów połączonych wiązaniem. Tak jak budowle z klocków mogą składać się z dwóch, trzech, ale także z dziesiątek lub setek jednakowych albo różnych klocków połączonych ze sobą, tak cząsteczki mogą składać się z dwóch, trzech, dziesiątek lub setek atomów połączonych wiązaniami. Atomy, nawet jeśli leżą obok siebie, nie muszą tworzyć cząsteczek. Tu widzisz na przykład dwa oddzielne atomy wodoru, a tu cząsteczkę wodoru złożoną z dwóch atomów. Żeby zaznaczyć tę różnicę, chemicy stosują specjalny zapis. Nauczymy się go teraz. W chemii, jak w życiu, liczbę określającą ilość sztuk, w naszym przypadku ilość atomów lub cząsteczek, umieszcza się z przodu, czyli przed symbolem pierwiastka czy związku chemicznego. Dwa atomy wodoru zapiszemy więc jako 2H. Zapis H2 oznacza natomiast cząsteczkę wodoru złożoną z dwóch atomów. Mała dwójka po symbolu pierwiastka jak kłódka spina nam dwa atomy. A co oznacza zapis 2H2? To dwie cząsteczki wodoru, czyli dwie pary atomów połączonych wiązaniem. Znasz już zasady zapisywania liczby atomów i cząsteczek. Teraz spróbuj samodzielnie odczytać następujące zapisy. Ten zapis czytamy 5 atomów tlenu. Ten zapis oznacza 3 cząsteczki wody. W ten sposób zapisaliśmy 4 cząsteczki azotu. Taki zapis oznacza 3 atomy magnezu. Udało się? Mam nadzieję, że od tej chwili odczytywanie chemicznych zapisów nie będzie już dla Ciebie problemem. Atom to pojedynczy element składowy materii. Cząsteczka to połączenie przynajmniej dwóch atomów. Zapis 2H oznacza dwa atomy wodoru, H2 jedną cząsteczkę wodoru, natomiast 2H2 dwie cząsteczki wodoru. Jeśli ten film nieco rozjaśnił Ci w głowie, to polub go koniecznie. A jeśli chcesz mieć pełną jasność, oglądaj kolejne filmy na Pistacja TV. Do usłyszenia.